Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że nadchodzi już jego spustoszenie. Jednym z najważniejszych zadań chrześcijanina jest umiejętność czytania znaków, znaków czasu, przypatrywania się temu, co dzieje się wokół nas w kosmosie, w przyrodzie, ale także w zmianach cywilizacyjnych i kulturowych i uczenie się tych znaków, odkrywanie tego, co te znaki tak naprawdę nam przynoszą, czego nas, ku czemu nas wołają i powołują. I pewnie jak patrzymy na zburzoną Jerozolimę, czy na zburzone World Trade Center, czy na zburzone bloki w Kijowie, no to myślimy sobie, że to jest bardzo konkretne wezwanie. I to wezwanie do tego, żeby się codziennie nawracać, bo nie tylko nie znamy dnia ani godziny, ale tak naprawdę ostatecznie obserwując ten świat wokół siebie, możemy, czy nawet powinniśmy dostrzec, że to Bóg krok po kroku zbliża się. Zbliża się, żeby nas z tego świata zabrać. I trzeba ten znak podstawowy, najważniejszy, znak jego obecności odczytać. Do zobaczenia jutro.